głos, moi kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji na Lubinka TV. Ja się już witam z Wami sam dzisiaj trzeci raz. To jest mój trzeci odcinek. Chcę Wam podziękować za to, że te ze mną, żeście tu są, że mnie oglądacie, że mi fajne komentarze piszecie, lajkujecie. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Kochani, święta już tuż, tuż, już są normalnie na karku. Dzisiaj mam do Was taki szybki deserek, co możecie zaserwować swoim domownikom czy gościom, który nie potrzebuje dużo roboty, a jest naprawdę efektowny i bardzo pyszny. Jest to deserek, to jest spekulatius z pieczonym jabłkiem. I ten deserek możecie przygotować sobie już dzień wcześniej, zostawić go po prostu w lodówce, tak jak jest, tylko bez dekoracji. Z nim się nic nie stanie, a będzie smakował na drugi dzień jeszcze lepiej. To tyle, kochani, chcę Wam życzyć wesołych, radosnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. I zdrowie to oczywiście najważniejsze. I to na tyle z mojej strony i zapraszam Was na filmik. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, napiszcie coś fajnego w komentarzu i do zobaczenia, do następnego razu. Pa, pa, kochani. Na cztery takie pucharki potrzebować będziemy. Tu mam 12 zmielonych ciasteczek spekulatius, albo możecie też jakiś innych suchych ciasteczek wziąć. 2 pokrojone jabłka w kostka, trochę waniliowego ekstraktu, tak koło łyżeczki cynamonu, łyżeczka masła, 2 łyżeczki wody, albo jak macie w domu akurat jabłkowy sok, to 2 łyżki soku jabłkowego. I 50 g brązowego cukru albo cukru kryształu. I jeszcze będziemy potrzebować 150 ml śmietany kremówki i 150 g serka mascarpone, ale one jeszcze mi się wchodzą w lodówce. I tak, zabieramy się teraz za te jabłka. I tak, do garca dowłomy sam te ta łyżka, łyżeczka masła. Następnie dowłomy cukier i trochę wanilię, ekstraktu waniliowego i taką słabą łyżeczkę cynamonu i wszystko razem podgrzewamy i tak, żeby ten cukier się tak lekko skarmelizował. Następnie dowłomy nasze jabłka pokrojone w kostka i woda lub sok z jabłek. I tak przez około 5 minut smażymy to na lekkim ogniu. Jak jabłka są już miękkie i tak fajnie podsmażone, odkładamy to na bok do przestygnięcia i zabieramy się za śmietana i mascarpone. I tu ubijam śmietanka z syrkiem mascarpone. Śmietanka i syrek mascarpone muszą być bardzo zimne, przynajmniej przez noc powinny być w lodówce. Krem z mascarpone da się do rękawa cukierniczego, ale jak macie takie szersze szklunki, to możecie i łyżką to fajnie zrobić. Na sam dół dąsę tutaj taki kleks z tym kremem. Potem na to przyjdzie zmielony spekulatius, tak dą z 2 łyżeczki. Później zaś przyjdzie krem. Na to przyjdą te pieczone jabłka, ale one muszą być naprawdę dobrze wysygnięte, zimne. Kochani, wyglądają super. Pachnie tutaj na jabłka i na cint. Posypiemy to spekulatius. Na górę przyjdzie śmietana. I nasze deserki są gotowe. Tak się fajnie prezentują. Przed samym podaniem możecie jeszcze zrobić jakąś dekorację, albo jeszcze kawałek jakiegoś wafelka dać, albo jakiś piernika tak po prostu tu sam wsadzić z boku,
Albo są takie choinki i możemy sam to tak trochę udekorować jeszcze, ale to już dopiero przed samym podaniem. I tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że deserek Wam się podobał. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia do następnego razu.